Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam zestaw komputerowy za około 2700-2800 zł. Jest to zestaw na koniec maja 2023 roku. Uważam, że jest to całkiem niezły komputer, zwłaszcza dla osób, które nie wymagają najwyższych detali w grach komputerowych, czy najwyższych rozdzielczości, a po prostu chcą się cieszyć rozrywką i w miarę, oczywiście w miarę wydajnym komputerem. Komputer odparty jest na platformie AMD, oczywiście jeszcze AM4, o procesor Ryzen 5 5500. Jest to jednostka sześciordzeniowa i dwunastowątkowa, wątkowa która w porównaniu do Ryzena 5 5600 na przykład posiada wykastrowany cache, który tutaj jest na poziomie 16 MB. Co jest ilością dwukrotnie niższą niż w przypadku Ryzena 5600. Rzućmy sobie okiem na specyfikację. Standardowe taktowanie procesora to 3,6 GHz w trybie Turbo do 4,2. Oczywiście bez zintegrowanego układu graficznego, jak każdy Ryzen bez literki G, oczywiście z tej generacji AM4, nie mówię AM5. 6.5 W TDP, 16 MB cache, tak jak już wspominałem, kontroler pamięci DDR 4 3200. Procesor posiada oczywiście zblokowany mnożnik, tak jak jego mocniejszy brat. Więc jakie są różnice? Może powiem pokrótce. Jeżeli chodzi o różnice na przykład w grach, no to są one Widoczne, jak najbardziej w porównaniu, jest na 5, 5600, w zależności od tytułu, jest to od 5 do nawet 15 klatek na sekundę. Natomiast to są różnice widoczne z bardzo mocnymi kartami graficznymi. Także w tej kompozycji, w której ja Wam tutaj przedstawiam, procesor nie jest żadnym ograniczeniem. A ba nawet gdybyście wsadzili tutaj RTX-a 3070, no to nie, nie sądzę, żeby Ryzen był aż tak, ten brak tego cache'u byłby aż tak dużym ograniczeniem. Płyta główna to Gigabyte B550 MDS3H. Podstawowa płyta na B550 z chłodzoną sekcją zasilania tak połowicznie z oczywiście dwoma slotami na pamięć na dyski M2, dwa złącza PCIe expressa Z16, cztery sloty na pamięć RAM DDR4. Chłodzenie chipsetu tutaj takim małym fikuśnym radiatorkiem. Mamy cztery złącza SATA 3 ośmiopinowe złącze zasilania jeżeli chodzi o panel wejść-wyjść. No to mamy e, następujące złącza. Mamy 8 portów USB, z czego tylko 4 są USB 3.1, z tego co kojarzę, albo 3.2, natomiast reszta to USB 2.0, niestety. Podstawową kartę dźwiękową, podstawową gigabitową kartę sieciową, dwa wyjścia wideo DVI i HDMI oraz złącze PS2. Płyta jest stosunkowo tania i oferuje wyposażenie, myślę, że adekwatne do swojej. Ceny. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, a przepraszam, najpierw RAM, bo tutaj mi się w złej kolejności ustawiło, nie tak jak ja lubię. Najpierw RAM, więc Kingston Fury Beasty, 2 razy 8 GB, 3200 MHz, co łącznie daje nam 16 GB pamięci z radiatorem. Bardzo dobre, tanie pamiątki. 16 GB to dzisiaj standard, jak jeszcze parę lat temu było 8 GB. No dzisiaj już sobie nie wyobrażam takiego zwykłego komputera do domowego użytku, który ma tylko 8 GB RAM. -u. Chyba, że ktoś tylko przegląda strony internetowe i nie otwiera za dużo kart, albo pracuje w Wordzie. To te 8 GB może się sprawdzić. Natomiast, jeżeli ktoś gra, używa komputera na przykład do montowania jakichś tam filmów, krótkich, oczywiście niezobowiązujących, że tak powiem, czy edycji zdjęć, no to już 16 GB warto by było mieć. Także takie sobie to pamiątki. Oczywiście CL16. Karta graficzna ASRock RX 6600 Challenger D 8GB GDDR6, karta za około 1000 zł, co już czyni RX 6600 naprawdę łakomym kąskiem, chociaż RX 7600 też pokazał się z niezłej strony. Dwu wentylatorowa konstrukcja od Asroka z kompletem wyjść wideo, Trzy razy DisplayPort, raz HDMI. Mamy również ciepłowód, także nie jest to samo aluminium. Wygląda to naprawdę spoko. Może nie ma tutaj jakiegoś fikuśnego podświetlenia czy super mega fajnych funkcji RGB i tak dalej, ale jest to karta, która przede wszystkim nie jest ultra malutka, więc fajnie wygląda. Fajnie wygląda w obudowie, nie, wy nie wygląda nam po prostu takie maleństwo, tylko że jest jakaś tam karta, która pozwala sobie pograć. Jeżeli chodzi o granie na tym zestawie komputerowym, to bezproblemowo zagrać się w każdy tytuł obecnie dostępny na rynku. Oczywiście, w zależności od tego, jaki to będzie tytuł, to takie będą ustawienia graficzne. Przykładowo w takim Cyberpunku Full HD myślę, że ustawienia średnie bądź średnio wysokie bez problemu tutaj polecą. W przyzwoitym klatkarzu no to w CS nawet nie mówię, bo wiadomo, że się gra na najniższych, byleby najwięcej FPS-ów było. Eee, także tego typu tytuły w Wiedźminie myślę, że ultra. Eee, no, może teraz po tej aktualizacji dłużej, to nie wiem, czy takie UltrA, ale na wysokich ustawieniach Full HD powinno polecieć. E, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o dysk e, SSD no to mamy Lexara NM621TB na M2 złącze jak najbardziej, czyli klasycznie. E, prędkości deklarowane przez producenta odczyt 3300 MB na sekundę, zapis 3000 MB na sekundę. TBW na poziomie 500 TB, co nie jest takim złym wynikiem, ale też nie jest jakimś e, świetnym. Generalnie wystarczy zapisać ten dysk do pełna 500 razy teoretycznie, żeby on padł. Oczywiście prawdopodobieństwo, że to się zdarzy jest nikłe, ale jednak producent tak określa żywotność tego dysku. Więc jak kupujecie dyski, zwracajcie uwagę na ten parametr. Im wyższy, tym lepiej, ale też dysk będzie droższy. Ale mimo wszystko to z tych tanich dysków to jest to naprawdę bardzo dobry wybór. Obudowa, albo najpierw może zasilacz. Be Quiet! System Power 10, 550 W. Jednostka w, w zupełności wystarczająca do tego nawet gdybyście chcieli włożyć mocniejszą kartę graficzną lub procesor. Mamy certyfikat 80 plus Gold. Mamy pełny komplet zabezpieczeń, jedynie jakiego zabezpieczenia nie mamy to przeciw prądom udarowym, tak to komplet zabezpieczeń jest. Mamy... 8, 2 8-pinowe złącza PCI Express, także też jakąś mocniejszą kartę można podłączyć, 6 złącz SATA, aż jednego Molexa, więc komplet tutaj mamy złącz. Co więcej Wam powiem, że zasilacz wyposażony jest przez DCDC dc ma jedną linię plus 12, więc jest jak najbardziej spoczko i jest trochę tańszy od Silentim PC. Na koniec obudowa End Signum 300 Solid 237 zł, obudowa bez okna, jeżeli chcecie okno, to jest wersja z oknem za 275 obudowa z całkiem niezłym przepływem powietrza, mamy meszowy front, mamy też tutaj oczywiście miejsce na topie na montaż wentylatorów, filtry przeciwkurzowe. Także obudowa jak najbardziej w porządku. Fajne miejsce tutaj na przeprowadzenie okablowania, żeby to wszystko nie kuło w oczy, nie wystawało. W standardzie jest tego... tylko jeden na panelu tylnym, ale możemy zamontować na przodzie jeszcze 320, na dole 220 i na górze 220. Także jak zamontujecie te wszystkie wentylatory, to przepływ powietrza będzie znakomity. No, także za ten zestaw będziemy zapłacić około 2800 zł, oczywiście niecałe. Jest to cena na 26 maja 2023, także jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału żeby i kliknijcie dzwoneczek, oczywiście, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, oczywiście następne zestawy komputerowe też będą, eee, następny będzie już za około 5000 zł. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.